Bardzo serdecznie pośród naszego zgromadzenia witam księdza Marka Dziewieckiego. Ksiądz Marek jest znany, słuchajcie, z różnych publikacji, których jest co niemiara. Gdyby je zliczyć, to pewnie można by było ich naliczyć kilkadziesiąt. Pewnie z 50 albo 60, jeśli... No to nie mam dobrych danych. 70 książek i 20 płyt. Czego na przykład płyta, którą dzisiaj przywiózł, jedna ma 7 godzin, więc rzeczywiście cała ta wiedza na pewno nie zostanie przekazana w ciągu półtorej godziny czy tego czasu, który mamy teraz. Natomiast powiem wam taką anegdotę, ponieważ krótki opis księdza Marka dostaliśmy wszyscy na tych folderkach naszych. Kiedyś na targach książki, to był chyba 2007 rok, myślę, dlaczego to taki tłok przy tamtym stoisku? Tak przedarłem się do tego stoiska, patrzę, ksiądz Marek siedzi, podpisuje książki. Aha, ksiądz Marek Dziewiecki, okej. Okay. Przyszli nie tylko ci, którzy chcieli kupić, ale także kupili wcześniej, więc czasem tego podpisywania książek rzeczywiście, po tym podpisywaniu książek też księdza Marka można poznać. Oczywiście to taki epizod, maleńki epizod. Księże Marku, oddajemy ci teraz głos, żebyś nas poprowadził w tym wszystkim. Siej jak chcesz, abyśmy mogli wzrastać. No tutaj. No chyba będzie lepiej, jak będę miał w ręku, jak się będę przekręcał, to będzie mikrofon za mną szedł. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo dziękuję księdzu Rafałowi za zaproszenie. I moi drodzy, wszystkich tutaj witam, i dorosłych, i młodzież, i dzieci, nawet maleńkie z pierwszego rzędu. Cieszę się wami bardzo, to chcę powiedzieć na samym początku, bo wy traktujecie Pana Boga poważnie, to jest dla mnie jasne, inaczej by was tu nie było. Chcecie Go słuchać w każdej sytuacji, nawet kiedy nam stawia dla naszego dobra twarde wymagania. I w związku z tym jesteście skarbem Kościoła i radością nas, księży. Oczywiście największą radością jesteście samego Pana Boga. Ale ja, ksiądz, się wami ogromnie cieszę, nie tylko ja, ale wielu księży, którzy, począwszy od księdza Rafała, tutaj służą, bo ksiądz bez świeckich, którzy traktują poważnie Pana Boga, byłby bezdomny, bo bez rodziny. Wy jesteście naszą rodziną, nas księży, po to rezygnujemy z żony i dzieci, żebyśmy byli dla was, jak dla naszych własnych, najbliższych rodzin. Więc kiedy patrzę na księży we Francji, czy gdzieś tam, gdzie ksiądz jest, a świeckich nie ma, kościół jest pusty, jest prawie muzeum, no to patrzę na tych księży, jakby byli bezdomnymi i sierotami, bez rodziny. To jest dramat. Dramat wszystkich, całego kościoła wtedy. Więc my, księża, mamy radość istnienia i bycia księżmi tylko wtedy, kiedy wy chcecie korzystać z naszej posługi, bo szukacie bliskości Boga. To tak na wstępie ta moja radość. Jak ksiądz Rafał zadzwonił nie tak dawno temu, czy bym nie przyjechał, to z jednej strony rozum i mówi, żeby nie przyjeżdżać. Wczoraj jeszcze miałem 6 godzin wykładu w Warszawie, jutro mam różne uroczystości w Radomiu. No i już nie to zdrowie, nie te siły, ale kiedy sobie pomyślałem przez chwilę, do kogo jadę, czy mogę jechać, jestem zaproszony, to Pan Bóg mi tam od razu szepnął: nie dyskutuj, umrzesz po drodze, to umrzesz, ale jedź. Także jestem tutaj z całym sercem, trochę zmęczony, no ale jakbym miał żonę i dzieci, byłbym o wiele bardziej ofiarny jeszcze. Także i tak mój los nie jest taki najgorszy, mówiąc z uśmiechem, jest radosny. Moi drodzy, króciutko tak prywatnie całkiem o mnie, żeby łatwiej było rozumieć to, co będę mówił. Otóż urodziłem się, patrzę, chłopak, czyli zwyczajny sposób bycia człowiekiem. Ktoś inny rodzi się, patrzy, dziewczyna, czyli genialny sposób bycia człowiekiem. No ale ktoś musi być zwyczajny, żeby ktoś inny był genialny. To dla nas mężczyzn, jeśli mamy oczy i widzimy, i uszy i słyszymy, no to jest jasne, że kobieta jest genialna, a my zwyczajni. Dlatego, że kobieta jest niebotycznie bardziej wrażliwa na więzi, na Boga, na człowieka, na miłość, na wychowanie, na wczuwanie się. No, to jest kryterium geniuszu. Nie praca w świecie, wśród rzeczy, tylko wśród osób. Więc urodziłem się jako zwyczajna wersja człowieka, ale od kobiet się uczę trochę
tej kobiecej genialności, na ile mężczyzna może się tego uczyć. I miałem kochających rodziców, 8 lat temu zmarli jedno po drugim. Bardzo mnie kochali, czułem się bezpieczny jak mały książę i miałem bardzo wiele marzeń. Mam nadzieję, że każdy z nas miał i ma marzenia, pragnienia. No i marzyłem o sukcesach sportowych, byłem świetnym trójskoczkiem, oprócz piłki nożnej i innych rzeczy, ale w trójskoku byłem znakomity wręcz, na skalę polską, tylko potem tylko nie trenowałem z trenerem, no i, ale to nieważne. W każdym razie miałem jakieś wielkie marzenia wręcz sportowe, miałem wielkie marzenia literackie, bo podobno pisałem najlepsze opracowania w liceum, a nie dziewczyny, co było rzadkością, ale największym marzeniem była żona i dzieci, bezwzględnie. Mając 14-15 lat, to już właśnie tylko o tym marzyłem. No i tym, marzyłem, żeby być najlepszym mężem w historii ludzkości i najlepszym tatusiem w historii ludzkości. I marzyłem, żeby moi bliscy w rodzinie, którą założę, codziennie przeze mnie płakali ze wzruszenia i wdzięczności. Więc takie miałem marzenia. Całkiem przecież chyba Boże. I te moje bardzo Boże marzenia pokrzyżował mi mój największy przyjaciel i nasz największy przyjaciel, którego nazywamy Bogiem. Więc on mi własne Boże marzenia, można powiedzieć, pokrzyżował, bo przecież marzenia o małżeństwie i rodzinie są przecież Boże. I pokrzyżował mi, bo mi zaczął proponować kapłaństwo. Nie objawił się przede mną, ale znalazł sposoby, żeby to było dla mnie jasne. A ja nie chciałem być księdzem. Nie dlatego, że miałem coś przeciwko księżom, przeciwnie, miałem bardzo dobrych księży jako wychowawców. Natomiast wydawało mi się, że bycie księdzem nie wystarczy do szczęścia, a zwłaszcza do wielkiego szczęścia. A chciałem być od dzieciństwa bardzo szczęśliwy. I pomyślałem sobie, jak odprawię mszę świętą, przysnę w konfesjonale, poprowadzę rekolekcje, zbuduję kościół, no to czy to mi wystarczy do szczęścia? Czy to mi da takie szczęście, jakbym miał żonę i dzieci, za których bym życie oddał, jakby trzeba było? No, chyba nie. Nie. No i dlatego się broniłem przed Panem Bogiem, żeby nie iść do seminarium. I parę nocy w klasie maturalnej nie przespałem. To były jedyne nieprzespane noce w mojej historii. Ale w końcu doszło do mnie, do świadomości, że mam do wyboru no, prostą rzecz. Albo posłucham bardziej Boga, albo siebie. No proste. Ja nie chcę iść do seminarium. Pan Bóg mi jasno podpowiada, żeby iść. No i z dwojga złego postanowiłem posłuchać bardziej Boga niż siebie. Mówiąc z uśmiechem. Ale poszedłem do seminarium już dobrowolnie i świadomie, ale nie z mojej inicjatywy. Inicjatywa była Pana Boga, ja bym o tym nie myślał, z własnej inicjatywy, bo serce mówiło mi, szukaj żony i zakładaj rodzinę. No i jak zostałem już księdzem, to wtedy odkryłem już na żywo, że być księdzem to być mamusią, tatusiem. Nie dlatego, że miałem wątpliwości co do mojej płci, nie, jestem fanatycznym mężczyzną. Natomiast stało się dla mnie jasne, że jak mam być świadkiem Boga, no to jest podstawa kapłaństwa, to mam umieć kochać ludzi jak mama i tata naraz. Dlatego Bóg w Biblii się przedstawia jako nie tylko tata, ale i mama. Czy może mama zapomnieć o dziecku, które kocha, nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o tobie, Izraelu. Czy jak własna matka pociesza dziecko, tak jak was pocieszać będę. Więc pamiętałem słowa Biblii o Panu Bogu, więc postarałem się kochać ludzi jednych miłością bardziej kobiecą, delikatną, wrażliwą, empatyczną, innych twardą miłością twardego mężczyzny, jeśli taka była potrzeba. No i było mi jak w raju, no bo być mamusią, tatusiem, zastępczym rodzicem, jak mi jakieś dziecko powiedziało, dla dzieci, młodzieży, dorosłych, no to sama radość. Wtedy przekonałem się, że Pan Bóg miał rację, że mi dał radość życia na inny sposób niż ja sobie wymarzyłem. Nie przez małżeństwo i rodzinę, ale przez miłość kapłańską. No i wtedy chyba ksiądz biskup mi pozazdrościł, że mi jest tak dobrze w tej parafii, gdzie byłem, i mnie wysłał na studia daleko, wtedy się wydawało, do Rzymu, jeszcze na psychologię, czy dał mi do zrozumienia, że coś z moją psychiką nie tak, bo jak ktoś studiuje psychologię, no to traci zdrowie psychiczne, jeśli w ogóle miał, jak studiuje filozofię, to traci rozum, jak studiuje teologię, traci wiarę, jak studiuje historię, traci czas, więc każdy coś traci, ale nieważne. No i tam na studiach psychologii odkryłem, kto to jest psycholog. No proste, ale ktoś musiał to odkryć. Psycholog to ten, kto holuje psy, psycholog. A psychologia to nauka o holowaniu psów, psychologia. Więc psy bardzo mnie lubią i słusznie. I też odkryłem, komu są potrzebni psycholodzy. Tym, którzy nie mają przyjaciół.
albo tym, którzy mają przyjaciół, ale nie korzystają z ich przyjaźni. Wszyscy mamy przyjaciela Boga, ale nie wszyscy korzystamy z Jego przyjaźni. Wszyscy mamy jakichś Bożych ludzi wokół nas, przyjaznych, ale też nie wszyscy korzystamy z ich miłości, mądrości. No i na przykład jakiś nastolatek może mieć kochających rodziców, a jeśli ich lekceważy, to albo zginie, albo będzie szukał zastępczych przyjaciół w postaci psychologów, albo znajdzie prawdziwych w postaci Boga i wróci do rodziców kochających. No i po powrocie ze studiów, żeby już to zamknąć, zamieszkałem w seminarium w Radomiu, to jest moje rodzinne miasto, wykłady dla kleryków, duszpasterstwo trzeźwości, od prawie 30 lat pracuję z alkoholikami i innymi uzależnionymi, prowadzę telefon zaufania diecezji radomskiej, mam dużo rozmów indywidualnych, dużo spotkań z młodzieżą, dużo książek, audiobooków, no i jestem szczęśliwy. No to już mniej więcej wiecie, co to za typ stoi przed wami. To do roboty. Otóż temat tej refleksji: miłosierny Bóg i niemiłosierny człowiek. No to ruszamy do pracy. Spróbujmy zapomnieć o wszystkim, cośmy do tej pory myśleli i słyszeli o miłosierdziu, żeby dać sobie szansę na zaskoczenie. Bo to, co teraz powiem, to odkrywałem stopniowo u Pana Boga. To nic, co tutaj powiem, nie jest ode mnie. To jest to, czym mnie Pan Bóg zaskakiwał, kiedy odkrywałem, zwłaszcza w Biblii i w codziennym życiu, na czym polega miłosierdzie Boga i niemiłosierdzie człowieka. No to ruszamy. Otóż najpierw, co jest istotą miłosierdzia Boga? Miłosierdzie to jest po prostu miłość, bo Bóg jest miłością i niczym i nikim innym, tylko miłością. Więc Bogu nie ma niczego innego, co by nie było miłością. Miłosierdzie nie może być jakąś inną cechą Boga niż to, że jest miłością, tylko jest jednym ze sposobów okazywania miłości. Więc to nie jest druga, czy trzecia, czy jakaś dodatkowa cecha Boga, że jest kochający i że jest miłosierny. Nie, jest kochający, nic innego. Natomiast w ramach tego kochania nas ludzi okazuje tą swoją miłość czasami w sposób miłosierny, taki, który my nazywamy miłosierdziem Boga. Otóż miłość nie musi się wiązać z miłosierdziem. Dlaczego? Dlatego, że w Trójcy Świętej osoby, które się kochają, Ojciec, Syn i Duch Święty, kochają się, a nie okazują sobie miłosierdzia. Dlaczego? Bo nie ma tam potrzeby. Więc miłość samej istoty miłości nie musi się wiązać z miłosierdziem. Miłosierdzie się pojawia, czy potrzeba miłości, która się okazuje miłosierną, jest tylko potrzebna wobec tych ludzi, którzy miłosierdzia potrzebują, czy potrzebują miłosiernej miłości. Więc gdybyśmy byli tak doskonali jak Bóg, Bóg by nas kochał i po prostu by kochał i tyle. I by nigdy słowo miłosierdzie się nie pojawiło. Czyli skąd się bierze ten aspekt miłości, który nazywam miłosierdziem? Z nas się bierze, z naszej potrzeby. Otóż kochać nas ludzi to czasami jest święto i dla Boga, i dla nas nawzajem. Jak kochamy kogoś, to też kocha i jest święty, no to jest samo święto. Ale czasami kochać człowieka, no to jest ciężar, to jest służba, to jest nieraz potworne cierpienie, na przykład rodziców, którzy odkrywają, że syn jest narkomanem, czy żony, która odkrywa, że mąż zdradza, czy jest uzależniony, no to wtedy miłość zaczyna się wiązać z potwornym nieraz wręcz cierpieniem, z posiwieniem w ciągu minuty. I wtedy, kochając takich ludzi, którzy to posiwienie nasze, że tak powiem, prowokują, no to potrzebujemy miłości miłosiernej, bo inaczej byśmy natychmiast przestali kochać. A więc miłosierdzie Boże oznacza, że Bóg potrafi kochać nas wszystkich i w każdej sytuacji, także wtedy, kiedy my robimy wszystko, by nas nie kochał, także wtedy, kiedy miłość wstawia samemu Bogu, mówiąc po ludzku, straszliwe wymagania, i tak potrafi nas kochać. Więc zdolność do miłości wobec kogoś, kogo szalenie, skrajnie trudno kochać, możemy nazwać miłosierdziem, czy miłością miłosierną. Więc to my wystawiamy Boga na próbę miłości miłosiernej. Bóg sam siebie by nie potrzebował aż tak trudnej formy miłości okazywać, gdybyśmy my byli normalni, gdybyśmy byli tak, jak nas stworzył, podobni do Niego. I teraz, gdy chodzi o tą miłosierną miłość Boga, w jaki ona sposób się przejawia, zanim wejdziemy w szczegóły? Otóż przejawia się nie tylko przez to, że Bóg nam przebacza, kiedy się nawracamy, ale przede wszystkim się okazuje przez to, ta miłosierna miłość, że nas po prostu kocha. To jest podstawowa forma miłości miłosiernej Boga do człowieka.
kiedyś pojawiamy się w mamusi brzuszku, jesteśmy kochani, zanim nas rodzice zobaczą, jesteśmy kochani przez Boga, nieodwołalnie, na zawsze, za każdą cenę. Możemy Boga zabić, jak do nas przyjdzie i tak nas kochać nie przestanie. Więc to, że nas kocha, że nas wychowuje, że nam pomaga osobiście i przez swoich Bożych ludzi wzrastać w mądrości, w miłości, w łasce u Boga i u ludzi, no to jest podstawowa forma miłosierdzia. Natomiast to miłosierdzie klasyczne, którego doświadczamy, gdy coś z nami się bardzo źle dzieje, no to jest forma wyjątkowa miłości miłosiernej, ale ta forma podstawowa to jest po prostu miłość. To, że nas Bóg stworzył z miłości, że nas rozumie, że nas kocha, że nas wspiera, że nam posyła ludzi, którzy nam pomagają trwać na drodze błogosławieństwa i życia i nie wchodzić na drogę przekleństwa i śmierci. Natomiast zanim wejdziemy teraz w szczegóły, to z drugiej strony jesteśmy my, ludzie tej ziemi, od Adama i Ewy, stworzeni cudownie na obraz i podobieństwo Boga, jesteśmy podobni do Boga, ale potrafimy to podobieństwo bardzo zacierać. Potrafimy wręcz to podobieństwo niszczyć, bez złej woli zwykle, ze słabości, z naiwności, z bezmyślności, z nacisku środowiska, z różnych innych sytuacji, uwarunkowań, których jest tysiące. I człowiek potrafi, uwaga, stawać się niemiłosierny. Niemiłosierny dla samego siebie, niemiłosierny dla bliskich i innych ludzi i niemiłosierny dla Boga. Potrafimy być niemiłosierni. Każdy z nas jest w jakichś proporcjach niemiłosierny dla siebie, dla bliskich, dla innych ludzi i dla samego Boga. Popatrzmy króciutko, żeby nie robić reklamy temu, co bolesne, ale króciutko popatrzmy. Otóż najpierw potrafimy być niemiłosierni dla samego siebie. Na tym się skupię bardzo za chwilę przy analizie przypowieści o synu marnotrawnym, który się okazał straszliwie niemiłosierny także dla samego siebie. Mianowicie niemiłosierni zaczynamy być wtedy dla samych siebie, kiedy zaczynamy samych siebie krzywdzić, kiedy stajemy się wrogami dla samych siebie, kiedy krzywdzimy siebie nieraz aż tak strasznie, że się nie tylko oddalamy od Boga, ale się oddalamy wręcz od chęci życia, to jest to zresztą to samo, i zaczynamy powtarzać nieraz tysiące razy te same błędy, które nas dręczą, potrafimy wpadać w śmiertelne uzależnienia i popełniać samobójstwa. Żadne zwierzę nie krzywdzi samo siebie. Żadne zwierzę nie jest dla samego siebie niemiłosierne, a człowiek potrafi. Bo mamy prawdziwą wolność, prawdziwą zdolność myślenia, a skoro to jest prawdziwe, to możemy to wypaczać. I tak wypaczyć myślenie, tak wypaczyć wolność, że będziemy okrutni dla samych siebie. Nie chcę nawet wchodzić tutaj w szczegóły, bo szkoda czasu i serca, ale każdy z nas, patrząc na samego siebie, wie, że czasami żeśmy się na siebie, nienawidzimy czasami siebie, może nie w postawie, daj Boże, ale w emocjach i słusznie chciałby się powiedzieć, bo nieraz sami siebie potwornie krzywdzimy albo potrafimy, pozwalamy, by inni nas potwornie krzywdzili. I wtedy mamy żal nie tylko do krzywdziciela, ale też do samych siebie, dlaczego się dawałem krzywdzić. Zwłaszcza wtedy, kiedy już nie byłem małym dzieckiem, bo małe dziecko nie jest w stanie się bronić. Ale jeśli byłem nastolatkiem czy dorosłym i dawałem się krzywdzić może przez dziesięciolecia, no to mam żal też do siebie, a nie tylko do krzywdziciela. Więc potrafimy być niesamowicie niemiłosierni dla samych siebie. Nieraz w drobniejszych rzeczach, ale też wystarczą, żeby stracić radość życia, a nieraz w życiowo ważnych sprawach. Po drugie, bywamy niemiłosierni dla bliskich i innych ludzi, ale zwłaszcza dla bliskich, dlatego że każda forma zła z naszej strony najbardziej rani bliskich. Więc dlatego w praktyce bywamy bardziej niemiłosierni dla bliskich niż dla obcych, bo na obcych mamy znacznie mniejszy wpływ. I jeżeli na przykład małżonek zdradza współmałżonka, małżonę czy żona męża, coraz częściej to drugie jest, czy kiedy małżonek wpada, to częściej mężczyźni w jakieś uzależnienia, czy kiedy są jakieś inne formy dramatu między małżonkami, czy kiedy rodzice dręczą swoje dzieci, znęcają się nad nimi, bo sami ci rodzice są w kryzysie, czy kiedy dorastające czy dorosłe dzieci znęcają się nad rodzicami na różne sposoby, no to jest gehenna. Potrafimy być tak niemiłosierni dla bliskich, że im się odechciewa żyć. No i potrafimy być niemiłosierni dla samego Boga.
dla samego Boga. On nas kocha dosłownie nad życie, wiemy, przychodzi w swoim synu, chociaż ten syn posłany przez ojca z góry wie, że będzie zabity, potraktowany gorzej jak złoczyńca, Barabasz, i tak przychodzi, z góry to zapowiada. Jesteśmy kochani dosłownie nad życie, a często się odwracamy plecami do Boga, lekceważymy Jego miłość, wyganiamy Go z własnego życia, czy wręcz zabijamy Go w naszym życiu. Nie mówię o tu obecnych, ale może i ktoś tutaj obecny miał taki okres w swoim życiu, kiedy się okazywał potwornie, wręcz niemiłosierny dla Boga. Nikogo żeśmy w historii ludzkości tak nie skrzywdzili, jak niewinnego Boga. Nikt nie jest bardziej skrzywdzony w historii, jak Jezus Chrystus. Więc potrafimy być, powtórzę, niemiłosierni dla siebie samych, dla bliskich i innych ludzi i dla samego Boga. I ten Bóg, dla którego potrafimy być niemiłosierni, jest dla nas zawsze miłosierny, czyli zawsze kocha i zawsze umie znaleźć formę miłości dostosowaną do naszej sytuacji, postawy, nawet najbardziej niemiłosiernej. I teraz popatrzmy na biblijną historię, która nam wyjaśni tutaj, mam nadzieję, każdy szczegół. Bo to, co powiedziałem, to jest za ogólne, żeby na co dzień rozumieć, o co tu chodzi. Otóż historia, w której Jezus super precyzyjnie wyjaśnia, na czym polega miłosierna miłość Boga i niemiłosierdzie człowieka, no to jest ta słynna przypowieść o synu marnotrawnym. Wiem, znamy na pamięć, ale spróbuję powiedzieć o tych aspektach, o których chyba nigdy nie mówimy, i o tych aspektach, które bezpośrednio dotyczą tej miłości miłosiernej i niemiłosierdzia człowieka. Otóż punkt wyjścia tej przypowieści nam świetnie znanej jest bardzo radosny, wręcz bajecznie radosny. To ojciec kochający dwóch synów, symbol samego Boga, więc niesamowicie kochający, to jest pierwsza forma miłosierdzia, zasiewanie miłości w naszych sercach, ma tych właśnie dwóch synów, których bardzo kocha, kocha nad życie, jak się okaże, mają dobrą sytuację materialną, on jest, ten ojciec, bogaty, posiadłość ziemska, nic lepszego być nie mogło wtedy, no więc jest sielanka. Ale ta sielanka się szybko kończy, kiedy młodszy syn staje się pełnoletni, to ważne, że już jest pełnoletni w tym momencie, bo inaczej można by inaczej reagować, ale już jest pełnoletni. I ten syn zaczyna się okazywać niemiłosierny. Właśnie to, o czym mówimy. Najpierw jest niemiłosierny dla samego siebie. Dlaczego? Bo chce szukać szczęścia tam, gdzie go nie można znaleźć. Chce wyrwać od ojca pieniądze, chce już nie pracować w polu, nie wysilać się, nie chce założyć małżeństwa i rodziny, nie ma takich pomysłów. Przeciwnie, chce sobie pójść daleko od ojca i żyć na zasadzie wino, dziewczyny i śpiew, mówiąc tak współczesnym językiem. Czy nas dziwi postawa tego syna, ledwo pełnoletniego, bo tylko mając pełnoletność mógł żądać części majątku według tamtych przepisów? Otóż czy nas dziwi? Nie dziwi nas. Martwi nas, smuci, ale nie dziwi. Dlaczego? Powiem twardo. No, jeszcze jeden głupek z XXI wieku, o którym opowiada już Jezus 2000 lat temu. To przy okazji dygresji, jak mnie ktoś pyta, księże Marku, czy ksiądz się uważa za nowoczesnego i postępowego? Ja mówię, a nie daj Boże, a za co? A co ksiądz ma przeciwko nowoczesnym i postępowym? A że są głupi i nieszczęśliwi. A ja jestem mądry i szczęśliwy. Więc nie chcę być postępowy, ja chcę być mądry i szczęśliwy. A to proszę księdza, ktoś tam pyta, to nowocześni postępowi nie mogą być mądrzy i szczęśliwi? Teoretycznie mogą. W praktyce nie spotkam ani jednego takiego. Wszyscy, którzy się uważają za nowoczesnych postępowych, są głupi i nieszczęśliwi. Mają piątą kochankę, czy 40 tak zwanego partnera, są pouzależniani, krzywdzą siebie i innych, są bezmyślni, nie odróżniają dobra od zła, czegokolwiek od czegokolwiek. Jeszcze się chwalą w telewizji swoim zwyrodnieniem, czy na paradach tak zwanej, w cudzysłowie, miłości, swoimi patologiami. To są nowocześni i postępowi, czyli głupi i nieszczęśliwi. Tak jak Adam, kiedy odszedł od Boga. To był pierwszy nowoczesny i postępowy. Sam odróżnię dobro od zła, nie tam będzie Pan Bóg mi coś wyjaśniał i sam będę jak Bóg. Pierwszy nowoczesny i postępowy. Nic innego, nic głupszego już nie wymyślimy. Więc ten syn marnotrawny jest tak zwany nowoczesny i postępowy, głupi i bezmyślny i idzie daleko od ojca, myśląc, że znajdzie tam szczęście. Więc jest kompletnie niemiłosierny dla samego siebie. Nie wyciąga wniosków z historii od Adama i Ewy. Ale też jest niemiłosierny dla ojca.
Bo wyobraźcie sobie, że przychodzi do was, powiedzmy, syn 18-letni, do was, którzy bardzo kochacie, i mówi wam: mamo, tato, dawajcie mi część pieniędzy, jakie macie, ja sobie pójdę daleko od was. Czy może dziecko bardziej zranić kochających rodziców? Nie, już nawet w teorii bardziej nie może zranić. Bo wtedy mówi: jesteście dla mnie zerem, interesują mnie tylko wasze pieniądze i pójdę sobie daleko od was. I teraz pytanie, czy ojciec mógł zatrzymać syna? No bo się to pytanie nasuwa, jeżeli ojciec kocha, jest symbolem samego Boga, niesamowicie kochającego, to czy ten ojciec nie powinien zawalczyć o zatrzymanie syna? Przecież ojciec wie, co syn sobie szykuje, jeśli odejdzie od tegoż ojca. Otóż uwaga, ojciec w przypowieści Jezusa zrobił wszystko, by syn nie odszedł. Wszystko. Ktoś powie: a co zrobił? Kochał. Kochał syna. Ktoś powie: no a nic więcej niż miłość nie ma. To chyba jest dla nas tutaj obecnych jasne. Więc kochał syna, a jak kto z nas kocha bliskich, to robi wszystko, by ci bliscy nie odeszli od Boga, od nas, od samych siebie, od miłości, szczęścia, radości. Nie ma nic więcej niż miłość. Ktoś powie: no tak, księże Marku, rzeczywiście, jeżeli ojciec kochał, to rzeczywiście zrobił wszystko, by syn nie odszedł, bo nie ma nic więcej niż miłość, ale może jednak nie kochał tak bardzo, jakby ten syn chciał. Może w jakimś tam momencie syna nie zrozumiał, choćby w drobiazgu, czy drugiego syna preferował. Więc może ten syn jednak był trochę rozczarowany ojcem i dlatego odszedł. Nie. Nie był rozczarowany ojcem. Syn wiedział świetnie, że jest przez ojca kochany. A skąd ja to wiem? No po reakcji syna. Otóż ten syn nie ma ojcu niczego do zarzucenia. Niczego. Kiedy ktoś z nas chce odejść od Boga, od Kościoła, od żony czy męża, od dzieci, od samego siebie, to zawsze szuka pretekstu. To jest nasza natura ludzka. Szukamy pretekstu, bo wtedy jest łatwiej odejść. Jakaś pani mi opowiadała, przy księdza niedawno odszedł od nas, ode mnie, od męża, nasz 16-letni syn. Teraz wiemy, że jest narkomanem, już wtedy był, ale parę miesięcy temu żeśmy jeszcze nie wiedzieli o tym. I powiedział: mamo, ja odchodzę od was, bo ty mnie nie kochasz. Ja wtedy powiedziałam: syn, ale ja cię kocham i to nad życie, jak będzie trzeba, życie za ciebie oddam. Akurat, mamo, a pamiętasz, jak miałem 5 lat, przyszłaś któregoś dnia odebrać mnie z przedszkola i zwróciłaś mi uwagę przy dwóch kolegach. Tyś mnie wtedy poniżyła, ty mnie nie kochasz. No śmieszny pretekst. Ale nawet 16-letni prymitywny, jak się później ukazało, już wtedy narkoman, nie powie tak prosto: mamo, tato, mam was w nosie, odchodzę. Nawet ktoś w bardzo głębokim kryzysie szuka pretekstu, by odejść. I ten syn marnotrawny też chciałby mieć jakiś pretekst, by zarzucić coś ojcu. Byłoby łatwiej odejść, łatwiej wyrwać pieniądze. Też chciałby móc powiedzieć, wiesz, tato, nie jesteś takim najgorszym rodzicem, no ale pamiętasz taką sytuację, kiedy mnie nie rozumiałeś, a tego mojego starszego brata rozumiałeś, wtedy mi było bardzo ciężko, no i ja odchodzę. Chciałby coś zarzucić ojcu, aż na pewno główkował dniami i nocami, zanim przyszedł do ojca. I nic nie znalazł. Żadnego, jak to się mówi, haka na ojca. Czyli ten syn marnotrawny wiedział, że jest kochany. Niczego nie mógł ojcu zarzucić. I co? I tak odszedł. A więc nawet jeśli kochamy szalenie mocno naszych bliskich, co więcej, nawet kiedy Bóg nas kocha nad życie, bo tak kocha, i tak możemy i od bliskich, i od Boga odejść. I wtedy nawet Bóg jest bezradny. Ktoś powie: nie no, księże Marku, to już za dużo, żeby powiedzieć, że Bóg jest bezradny. Przecież Bóg jest wszechmocą. Najpierw jest miłością. I przede wszystkim jest miłością. Oczywiście jest wszechmocą i mógłby każdego z nas, zwłaszcza jak błądzimy, ukatrupić, sparaliżować, mógłby. Żaden problem. Tylko nie zrobi tego, bo kocha. Więc Bóg jest tym, który używa swojej wszechmocy na sposób miłości, zgodnie ze swoją naturą. A ten, kto kocha, nie zabija, nie paraliżuje, nie terroryzuje. Nawet kiedy go w ludzkiej naturze przybijamy do krzyża, nawet wtedy respektuje naszą wolność i nie używa swojej wszechmocy, chociażby mógłby unicestwić tamtych żołnierzy i tych wszystkich drani, potworów, którzy go skazywali na udrękę i śmierć na krzyżu. Tego nie czyni ten, kto kocha. A więc ojciec zrobił wszystko, by syn nie odszedł w swojej miłosiernej miłości. Ktoś powie: no zgoda, księże Marku, tak, kochał, syn nie miał mu nic do zarzucenia, ale czy w tej konkretnej sytuacji,
kiedy syn no, nie reaguje na miłość, czy ojciec nie powinien zrobić jednak trochę więcej? Na przykład upaść na kolana, no co się nie robi dla ratowania dziecka? I powiedzieć, synu, no błagam cię na kolanach, zostań. Może nie reagujesz na moją miłość, no trudno, to jest dla mnie ból, ale to nieważne. Ale błagam cię po prostu po ludzku, po ojcowsku, na kolanach, zostań, nie odchodź, sam siebie skrzywdzisz, ja nie będę spał po nocach, nie rób tego dramatu. Albo mógłby na przykład zastraszać syna, jakby błaganie nie pomagało. Synu, jak odejdziesz, to cię przeklnę. Chcę ci powiedzieć, że idziesz na drogę fatalną. Tam szczęścia nie znajdziesz. I ci z góry zapowiadam. Jeśli przemyśl, to dobrze, bo jak nie, to drzwi będą zamknięte. Po prostu cię przeklnę. Więc ktoś by powiedział, no niechby prośbą czy groźbą próbował jeszcze tego syna zatrzymać. To byłoby fatalne. Nie próbujcie. Dlatego, że nie da się niczego dołożyć do miłości. Mówię o ludziach pełnoletnich. Specjalnie na początku podkreśliłem, ten syn jest już pełnoletni. Bo kiedy mamy 5, 8, czy 12, czy 15-letnie dzieci, to możemy do miłości naszej rodzicielskiej czy kapłańskiej dokładać jeszcze prośby i groźby. To jest rozsądne. Bo dziecko jeszcze nie jest tak w stanie dojrzale przyjmować naszą miłość, reagować na miłość. Czasami potrzebuje prośby i groźby. Oczywiście także i my dorośli tego potrzebujemy w naszych wzajemnych relacjach, ale już dziecko niepełnoletni, no to potrzebuje. Więc gdyby ten syn był niepełnoletni, to tata by zastosował najpierw prośbę, a potem by po prostu go przywiązał do kaloryfera i tyle. Ale pełnoletniego się nie da zatrzymać w domu. Powiedziałem z tym kaloryferem, to oczywiście przenośnie, że po prostu powiedział, synu, nie puszczam cię i tyle. Ale to jest już pełnoletni. I na pełnoletnich nie mamy nawet od strony formalnej prawa, bo jeżeli na przykład pełnoletni syn ma 18 lat i dzień, a nawet tylko 18 i powie, mamo, tato, dzisiaj idę na dyskotekę i wrócę za 3 dni, nie macie możliwości go zatrzymać, bo jak go spróbujecie zatrzymać fizycznie i zamknąć drzwi na klucz, zabrać klucz, to on zadzwoni na policję i policja was aresztuje. Albo jeśli zgłosicie policji, że go nie ma, powiedzmy trzeci dzień, żeby go policja szukała i dacie telefon komórkowy do niego i on powie policji przez telefon, że on właśnie tak sobie chce być parę dni bez rodziców, spytają, masz 18 lat? Tak. Jesteście bezradni. A więc wobec pełnoletnich tylko działa miłość. Jeżeli nie działa miłość, mówię w tych relacjach rodzinnych, w relacjach miłości, przyjaźni, nie mówię w relacji pracodawca-pracownik, bo tam jeżeli nie pracujesz, to cię zwalniam i tyle, ale mówię o tych relacjach bożych, bliskich, opartych właśnie na miłości, o relacjach rodzinnych. Tam tylko do pełnoletnich działa miłość. Jeśli ktoś z pełnoletnich nie reaguje na naszą miłość, jesteśmy bezradni. Nie próbujcie dokładać coś do miłości, czy prośby, czy groźby, bo wszystko tylko zepsujecie. Nie tylko się nie da nic dołożyć do miłości, ale próba dołożenia czegoś do miłości sprawia, że psujemy miłość. I gdyby ten ojciec w przypowieści Jezusa błagał na kolanach syna, żeby został, to syn powiedziałby, księże Marku, odchodzę od mojego ojca, bo mój ojciec się nie szanuje. Padł nam przede mną na kolana, no przecież ja nie jestem Bogiem. Zostałby ksiądz z ojcem, który się sam nie szanuje? Tak by to zinterpretował syn, na opak. Albo by powiedział, proszę księdza, ja odchodzę od mojego ojca, bo ojciec jest terrorystą. Straszy mnie, że marnie zginę. By postawił do góry nogami całą sytuację, a my byśmy dali wtedy pretekst. Nie próbujcie czegokolwiek dokładać do miłości wobec dorosłych, bo tylko pogorszycie sprawy i porobicie błędy i dacie im narzędzie, tym błądzącym narzędzie, żeby wami manipulowali, was szantażowali. Więc syn odchodzi, mimo że jest kochany przez ojca, okazuje się niemiłosierny skrajnie dla siebie i dla ojca. I co robimy my, ludzie tej ziemi, kiedy mam taką sytuację z bliskimi? Zwykle reagujemy uczuciami, emocjami, nie miłością, a miłość to nie uczucia. Bóg nie jest uczuciem, Bóg jest postawą. Otóż my niestety kierujemy się zwykle wtedy uczuciami w tak trudnej sytuacji, no i kierując się uczuciami robimy same błędy, no bo uczucia są ślepe, nie tylko w zakochaniu. I kobiety stają się, zwłaszcza kobietom to grozi, stają się naiwne, czy to wobec taty, czy wobec mężczyzn, taty, męża, syna, brata,
ten ktoś błądzi, a taka kobieta nadstawia głowę i się w cudzysłowie poświęca, więc ułatwia błądzenie i doprowadzenie się do rozpaczy tego błądzącego. No a kobieta przez swoją naiwność to ułatwia. Oczywiście bez złej woli, ona może pójść do nieba, bo Pan Bóg powie, nie wiedziałaś, co czyniłaś, ale to nie była miłość, to była naiwność. O tym jeszcze na koniec troszkę. Natomiast my, mężczyźni, kiedy się kierujemy uczuciami w tak trudnych sytuacjach, zwykle bywamy okrutni. I taki ojciec mówi do takiego syna, czy mąż do żony, która pobłądziła, już cię nie kocham, wynoś się, bądź przeklęty, giń marnie. Nie masz prawa powrotu, nawet jakbyś się radykalnie zmienił, zmieniła. Więc kiedy się kierujemy uczuciami, powtarzam, w trudnych, w bardzo trudnych sytuacjach, kobiety zwykle ulegają naiwności, a mężczyźni okrucieństwu. Jedno i drugie no, nie daje szansy na miłosierdzie w relacjach międzyludzkich, bo nie tylko okrucieństwo, ale naiwność to też jest forma niemiłosierdzia, bo naiwność prowadzi do rozpieszczania, a rozpieszczanie ułatwia błądzenie błądzącemu, czyli też jest postawą niemiłosierną. Więc tylko miłość jest miłosierna, natomiast i okrucieństwo, powtarzam, i taka naiwność jest też niemiłosierna. Naiwność, rozpieszczanie to też forma niemiłosierdzia. Dlatego Bóg nie jest naiwny, Bóg nie rozpieszcza, Bóg jest mądrością i wychowuje. Ale o tym jeszcze na koniec. I teraz, co robi ojciec w przypowieści Jezusa w tej skrajnie trudnej sytuacji? Nie kieruje się uczuciami, bo Bóg nie jest uczuciem. Kieruje się miłością, bo Bóg jest miłością. I ponieważ kieruje się miłością, to miłość jest mądra, o tym też jeszcze troszkę w homilii zwłaszcza będzie. Miłość jest mądra, nie ma miłości głupiej. Głupie mogą być uczucia, zakochania, ale nie miłość. Więc kieruje się mądrą miłością, bo innej miłości nie ma. W związku z tym, co robi? Kocha dalej tego syna niemiłosiernego, bo miłość jest nieodwołalna, bezwarunkowa, za nic. Kocha dalej tego syna, ale nie idzie do syna. I tu jest chyba kolejne zaskoczenie. Nie idzie do syna. Nie tylko nie idzie do syna, kiedy syn jest tam w tej dalekiej krainie, jeszcze ma pieniądze ojca i jeszcze w jakichś tam knajpach przede wszystkim siedzi, pije wino w dobrym towarzystwie, w dobrym, bo oczywiście z ironią. Bo gdyby tam poszedł do tego syna, powiedział, synu, może jednak wrócisz, no to by syn oczywiście wykpił ojca, powiedział, wynoś się stąd, widzisz, jak jestem szczęśliwy i by przytulał tam z 5 kochanek naraz na oczach ojca. Ktoś powie, no tak, to wtedy nie ma sensu, żeby ojciec kochający szedł do syna, kiedy syn jeszcze ma pieniądze i tak sobie żyje rozrzutnie. Ale kiedy już syn jest w tej drugiej fazie, w chlewie, głodzie, poniżeniu, osamotnieniu, bliski śmierci, no to gdyby tam poszedł ojciec wtedy do syna, to by syna zachwycił i by syn wcześniej się jeszcze uratował, czy w ogóle by nie ryzykował śmierci. Otóż ojciec nie idzie do syna nawet w tej drugiej fazie życia syna, tam daleko do ojca. Dlaczego? Bo gdyby poszedł, to by zrobił błąd. Nie byłby miłosierny, tylko byłby naiwny. Byłby niemiłosiernie miłosierny, chciałby się powiedzieć, czyli niemiłosierny, naiwny. Już wyjaśniam. Spróbujmy niby poprawić tą przypowieść, niby, bo się nie da, ale zabawić się można. Tak po ludzku. No i poślijmy ojca do syna, który już jest tam w tym chlewie, głodzie, poniżeniu, osamotnieniu, bliski rozpaczy i śmierci. Otóż gdyby ten ojciec tam pojechał, zawiózł jedzenie, ubrania, pieniądze, ten syn by zobaczył to i powiedziałby, tato, aleś mnie teraz zaskoczył. No mówili mi znajomi, że wychodzisz na drogę, że mnie kochasz dalej, przekazywali mi od ciebie informacje, wprost mówili, że mam prawo wrócić, że o tym jasno im powiedziałeś, żeby mi się przekazali. No, ale ja nie wierzyłem w to. Albo sobie mówiłem, że oni to zmyślają, ci moi znajomi, żeby mnie tylko tak pocieszyć. Albo druga wersja, że ty naprawdę wychodziłeś na drogę w moim kierunku, wypytywałeś się o mnie i prosiłeś, żeby przekazać, że dalej kochasz, że mogę wrócić. Ale jeśli to naprawdę nawet robiłeś, to tylko dla oka ludzkiego, tak sobie myślałem, żeby cię chwalili, o jaki to dobry ojciec. Ale w rzeczywistości byłem pewien, że mnie nie kochasz,
Bo gdybyś mnie kochał, to byś tu przyjechał i byś mi pomógł, a nie pozwalał mi na cierpienie. No i teraz przyjechałeś, oj, i takie dary przywiozłeś osobiście, i jedzenie, ubranie, takie markowe, i pieniądze, euro, dolary, złotówki. No teraz, tato, to już jestem pewien, że mnie kochasz, no to wracam z tobą. No i by ruszył nawet z ojcem, nawet by się na początku może szczerze wzruszył, ale po chwili by powiedział: tato, to ty jedź na tym osiołku dalej, a ja cię dogonię, jestem młodszy, tylko pójdę się pożegnać z kolegami. No wiesz, no wypada, jestem dobrze wychowany. I poszedłby pić, ćpać, współżyć z nierządnicami za pieniądze ojca, czy za jedzenie, ubrania, które by spieniężył, które mu ojciec właśnie przywiózł. I by, co by wtedy ojciec osiągnął, jadąc do syna, który jeszcze się nie zastanowił, nie zmienił, dobiłby syna. Byłby dla syna niemiłosierny. Oczywiście my byśmy uważali, że wtedy, właśnie wtedy jest miłosierny, ale to my byśmy tak uważali. Ja też bym tak uważał i też taki bywałem dla bliskich błądzących, czy dla obcych błądzących, dopóki nie zacząłem poważnie brać Pana Boga i lekcji miłosierdzia, którą daje w tej przypowieści. I otóż dlaczego ojciec jest taki, chciałby się być twardy wobec syna niemiłosiernego, który teraz już niemiłosiernie cierpi w tym, powtórzę, chlewie, głodzie, osamotnieniu, dlatego że to jest jedyna mądra forma miłości, czyli jedyna też mądra forma miłosierdzia. Powtórzę, bo miłość i miłosierdzie to jest to samo. Mianowicie ojciec w przypowieści wie o czym albo nie wiemy my, albo zapominamy, nawet jakby kiedyś tam to było przez nas odkryte. Mianowicie ojciec w przypowieści wie, czyli sam Bóg, że kiedy jesteśmy w głębokim kryzysie, czy uzależnienia, czy skrajny egoizm, prymitywizm, cynizm, no w każdym razie, czy wszystko naraz. Kiedy jesteśmy w głębokim kryzysie, kiedy nie reagujemy latami na miłość Boga i Bożych ludzi, to wtedy, uwaga, już nie jesteśmy wrażliwi na miłość i cierpienie innych ludzi, ani na miłość i cierpienie Boga. Nie jesteśmy już wtedy wrażliwi. Taki człowiek, na tym polega głęboki kryzys, że człowiek w głębokim kryzysie już traci kompletnie wrażliwość na nasze cierpienie i na naszą miłość. Przykład klasyczny: mąż alkoholik w czynnej fazie choroby. Jeżeli widzi nawet pobitą żonę, przez siebie pobitą, pobite przez siebie dzieci zrozpaczone, może się wzruszyć jak trzeźwieje na chwilę, ale to go nie zmieni. Ale zwykle nawet na chwilę się nie wzrusza w tej zaawansowanej fazie. I nawet jeśli żona niesamowicie okazuje miłość, jeśli nawet odda za niego życie, no na chwilę może tam nim troszkę to ruszyć, ale za chwilę zrobi swoje, pójdzie się upić. Więc człowiek w głębokim kryzysie, tym czy innym, kompletnie już właściwie nie reaguje na nasze cierpienie, na naszą miłość, a przynajmniej jeśli reaguje, to tylko jako epizod między upijaniem się, czy zdradzaniem, czy hazardowaniem, czy ćpaniem i tak dalej. Ale jako drobny epizod, który nie ma wpływu na jego życie. I co więcej, nawet jak powiemy temu komuś: człowieku, ale i Bóg ciebie kocha, i Bóg cierpi razem z tobą, tylko niebotycznie bardziej niż ty, bo ciebie kocha nad życie, to powie taki ktoś: a zabierzcie sobie tego waszego Boga, guzik mnie obchodzi. A więc człowiek, powtórzę, w głębokim kryzysie jest bezlitosny dla samego siebie, jest bezlitosny dla nas, jest bezlitosny, niemiłosierny dla Boga i niewrażliwy ani na naszą miłość, ani na nasze cierpienie. Ani na miłość Boga, ani na cierpienie Boga. Ale jest jedna rzecz, na którą jest jeszcze wrażliwy. Ostatnia rzecz. Mianowicie własne cierpienie. Podkreślam, własne. Nie nasze. Swoje własne. Ze swojego własnego cierpienia nie kpi. Na swoje własne cierpienie jest jeszcze wrażliwy. I tylko dlatego ojciec z przypowieści Jezusa nie idzie do syna, bo nie chce mu przeszkadzać, temu synowi, by syn poczuł cierpienie, które sam sobie zsyła, by poczuł cierpienie jako jest jedyną rzecz, na którą jest jeszcze wrażliwy. Własne cierpienie. Dla syna bardzo błądzącego, jak dla każdego z nas bardzo błądzącego, nasze osobiste cierpienie, uwaga, jest ostatnią deską ratunku. Jest ostatnią deską ratunku. Bóg kochający nas zawsze, a kiedy trzeba także miłosiernie, daje nam dwie deski ratunku po Adamie i Ewie. Pierwsza deska ratunku to jest Jego miłość, obecność,
Eucharystia, sakramenty, Kościół, no wszystko to znamy na pamięć. Więc to jest jego pierwsza deska ratunku, którą nam rzuca. Swojego Syna nam rzuca jako deskę ratunku, jego miłość, jego prawdę, jego mądrość, jego obecność. To jest pierwsza deska ratunku. I chce Pan Bóg, żebyśmy tylko z tej deski ratunku korzystali, z tej radosnej. Żebyśmy nie wchodzili w ogóle w sytuację, kiedy jesteśmy niemiłosierni dla samych siebie czy innych, żebyśmy się nie wiązali z tymi, którzy są niemiłosierni dla samych siebie, dla nas czy Boga. Więc chcę, żebyśmy szli drogą miłości i radości. Natomiast kiedy nie korzystamy z tej pierwszej deski ratunku, miłość i radość, miłość, prawda, radość, żeby było jasne, czyli krótko mówiąc Bóg i życie w przyjaźni z Bogiem od dzieciństwa aż do przejścia na tamtą stronę życia, to jest jeszcze druga, ale już ostatnia deska ratunku, trzeciej już nie ma. Mianowicie nasze własne cierpienie, kiedyśmy nie skorzystali z pierwszej deski ratunku, czyli z miłości. Powtarzam, nasze własne. To, że wtedy cierpi też Bóg straszliwie i że cierpią nasi bliscy, czy my cierpimy, kiedy ten ktoś z naszych bliskich nie korzysta z pierwszej deski ratunku, to jest oczywisty fakt, ale nieważny w tej fazie życia dla błądzącego. Tylko jego czy jej własne cierpienie może tu być ważne. I dlatego ojciec powie mocno, nie okrada syna z cierpienia, które syn sobie sam zadaje, bo gdyby zawiesz mu jedzenie, ubrania, pieniądze, to by syn nie cierpiał, mimo że cierpienia sobie zsyła. Więc ojciec nie okrada syna z cierpienia, bo by mu zabrał ostatnią deskę ratunku. Ojciec nie karze syna, nie wysyła służących, nie mówi, pobijcie mojego syna, może mu coś to da do myślenia. Nie, nie. Ojciec nie karze syna, nie dopuszcza cierpienia. Ojciec zrobił wszystko, by syn nie cierpiał. A kiedy syn cierpi, to nie dlatego, że ojciec to dopuszcza, tylko dlatego, że ojciec nie ma nic do powiedzenia, bo syn nie reaguje na miłość ojca i na wychowanie, jakie otrzymał. Więc nie możemy zarzucać ojcu, że dopuścił cierpienie. Bo dopuszczam coś, kiedy się ze mną konsultujesz, a ja mówię, tak, zrób to. Bóg moglibyśmy powiedzieć, że Bóg dopuścił, żeby pijany kierowca na mnie najechał, jeśli by najechał, gdyby ten pijany kierowca się konsultował z Bogiem, spytał się, Panie Boże, mogę jechać po pijanemu? I Pan by powiedziałby, tak, możesz jechać, to wtedy, gdyby ten pijany kierowca mnie rozjechał, czy was, to bym mógł powiedzieć, Bóg to dopuścił. Ale o ile mi wiadomo, pijani kierowcy, czy inni okrutnicy, nie konsultują się z Bogiem, a gdyby się skonsultowali, o ile mi wiadomo, Bóg by powiedział, nie rób tego. Nie zabijaj, nie kradnij, cudzołóż, nie kłam i tak dalej. A więc ojciec z przypowieści Jezusa ani nie zsyła cierpienia na syna, ani nie dopuszcza cierpienia syna, robi wszystko, by syn nie cierpiał, natomiast syn nie korzysta z tego. Natomiast uwaga, kiedy syn sobie już zsyła cierpienie własnym niemiłosierdziem, to ojciec, powiem jeszcze twardziej, palcem nie tknie, by synowi to cierpienie zabierać, które sobie syn sam zsyła, palcem nie tknie, bo wie, że dla syna to jego synowskie cierpienie jest ostatnią deską ratunku. Błagam was, jeśli chcecie być miłosierni dla bliskich, którzy bardzo błądzą, to nie przeszkadzajcie im cierpieć. Nie zabierajcie im cierpienia, bo byście zabrali ostatnią deskę ratunku. Kiedy ktoś z waszych bliskich bardzo błądzi, to problemem nie jest to, że cierpi, choćby leżał w rowie, przysłowiowo mieszkał pod mostem. Nie to jest problemem. Problemem jest nie to, że cierpi. Problem jest to, że błądzi. A żeby przestać błądzić i w konsekwencji przestać cierpieć, to musi się najpierw nacierpieć, jeśli już na tą drogę wszedł. Na drogę niemiłosierdzia. I dlatego ojciec nie idzie do syna, bo by syna dobił, idąc do syna. Jeżeli dacie pieniądze komuś bliskiemu, kto jest alkoholikiem, narkomanem, erotomanem, hazardzistą, czy jest cynikiem, egoistą, czy kimś tam jeszcze, to tylko dobijecie tego kogoś. Jeśli spłacicie długi za hazardzistę, tego samego dnia zaciągnie dwa razy większe. Jeśli wyślecie na detoksykację na przykład męża, biznesmena, alkoholika, ale nie wniesiecie sprawy do sądu o przymusowe leczenie, terapię zamkniętą, to wasz mąż będzie się jeszcze częściej upijał, no bo ma komfort. Nauczy się, że można się odtruwać i znowu pić. I tak dalej. A więc błagam, nie przeszkadzajcie błądzącym ponosić konsekwencje ich błędów.
Bo jeśli ci przeszkadzać, to im zabieracie ostatnią deskę ratunku. I teraz co się dzieje z synem, który zaczyna cierpieć? No bo kiedy błądzimy, odchodzimy od siebie, bliskich Boga, musimy, zsyłamy na siebie cierpienia. Dlatego to jest złe. A nie dlatego, że Bóg nam czegoś zakazuje, tylko dlatego, że to, co zakazane, mówiąc tym językiem, przynosi nieszczęście i cierpienie, a Bóg nie chce, żebyśmy cierpieli. W związku z tym, co się dzieje z synem, kiedy zaczyna straszliwie cierpieć, zastanawia się, jest wrażliwy na swoje cierpienie. Cierpienie ojca i miłość ojca go nie zastanawiała. Swoje cierpienie go zastanowiło. Zastanawia się i sobie mówi prawdę. U ojca było mi lepiej. No to wracam. Ktoś powie, no, czyli, ale no on wraca, bo chce jeść. Nie, nie, to był punkt wyjścia. U ojca nawet tam służący mają co jeść, ale przychodzi do ojca nie po to, żeby jeść, tylko żeby ciężko pracować. Ojcze, uczyń mnie choćby tym najemnikiem twoim, ale bym był blisko ciebie. Więc to, że u ojca mają wszyscy coś do jedzenia, to tylko jest punkt wyjścia w uświadomieniu sobie. U ojca było mi lepiej. A ktoś powie, no to syna uratowało cierpienie. Nie. To kolejna ważna rzecz. Cierpienie nikogo nie ratuje. Cierpienie jest bardzo bolesne. Cierpienie może prowadzić do rozpaczy i samobójstwa, i niektórych prowadzi. Cierpienie jest ciężarem. Cierpienie jest nieszczęściem. Oczywiście większym nieszczęściem jest grzech, to bez porównania, ale cierpienie też jest ciężarem, może nieszczęście jest złe słowo, jest ciężarem, który to ciężar może niektórych śmiertelnie wręcz przytłoczyć. Cierpienie nie zbawia, cierpienie nie ratuje. Zbawia Bóg, ratuje miłość. Natomiast cierpienie może być punktem wyjścia w powiedzeniu sobie prawdy o sobie. Ale co będzie dalej po powiedzeniu sobie prawdy o sobie? Czy będzie rozpacz jak u Judasza, czy nawrócenie i powrót jak u syna już nie marnotrawnego, ale powracającego? To zależy od tego, czy ten cierpiący zacznie wierzyć, że jest kochany i że cały czas był kochany, i czy sam zacznie kochać, czy sama. Tu jest klucz. Bez cierpienia bardzo błądzący nie zastanowi się, nie zmieni. Ale jeśli by tylko było cierpienie, to się zastanowi, powie sobie prawdę, że pobłądził, pobłądziła i popełni samobójstwo w tej czy innej formie. Ale się nie nawróci, nie zmieni. Nawrócić się, zmienić można tylko z miłości. I ten syn marnotrawny wraca do ojca już jako ten, który kocha, który wie, że był cały czas kochany i tą miłość zlekceważył i sam zaczyna kochać. Już wie, że tamci, z którymi się bawił, kiedy miał jeszcze pieniądze, że tamci go nie kochali. Kiedy się go wykorzystali, kiedy się skończyły pieniądze, oni o nim zapomnieli, i kumple, i kumpele, i zostawili go samego. Więc teraz wie, kiedy zastanawia się na skutek cierpienia, że tylko u ojca było mu dobrze i że nie było mu dobrze nawet wtedy, kiedy był bogaty pieniędzmi ojca i kiedy się bawił życiem. Wtedy też nie było mu dobrze. Teraz to rozumie. Jeszcze miał co jeść, to obficie. I bawił się, ale też mu było niedobrze, bo nie był wśród tych, którzy kochają, tylko wśród tych, którzy wykorzystują. No i teraz, kiedy wraca do ojca, zrobi sobie super rachunek sumienia: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko Bogu, tobie, nie jestem godzien być synem i tak dalej. Jak reaguje ojciec? Nie pozwala synowi nawet dokończyć spowiedzi, tylko rzuca mu się na szyję głęboko wzruszony, podnosi go z klęczek i mówi do służących: dajcie, czy do nas kościoła, dajcie mu sandały, dajcie mu szatę, dajcie mu pierścień. To jest posługa kościoła. No i tych kościołów domowych, też rodzin, żeby ten powracający od Boga otrzymał to wszystko za naszym pośrednictwem. Za pośrednictwem bliskich, którzy kochają, za pośrednictwem kapłana, który kocha. Ale to inna historia, chociaż też szalenie ważna. Więc ojciec, uwaga, natychmiast przyjmuje syna i przebacza mu całą przeszłość, nie robiąc najmniejszych wymówek. Nie robiąc najmniejszych wymówek. Ojciec ani słowem nie wspomina o przeszłości syna, ani słowem nie powie o swoim cierpieniu w tych latach, kiedy syna nie było. Nie jest tak, że ojciec mówi: no synu, zaraz ci urządzę święto, ale jednym zdaniem to ci powiem, no nabłądziłeś. Nie, nic takiego nie ma. Ani też nie ma czegoś takiego, że ojciec powie: synu, cieszę się ogromnie, że wróciłeś, zaraz będzie święto, ale ci tylko powiem jednym zdaniem, ale powiem.
ile się nacierpiałem w tym czasie, ile nocy nie przespałem, jak mam serce rozwalone. Nic takiego nie ma. Kiedy syn wraca, ojca nie interesuje jego przeszłość i ojca nie interesuje cierpienie ojca, które to ojciec odcierpiał, kiedy syna nie było. Więc ojca nie interesuje, powtórzę, ani przeszłość syna, ani własne cierpienie tegoż ojca z czasów, kiedy syn błądził. Ojca interesuje jedynie świetna, Boża, święta teraźniejszość uratowanego syna. Nic innego Boga nie interesuje. I tutaj Bóg jest nie do pobicia w tej swojej miłosiernej miłości, bo kiedy ktoś do nas wraca, daj Boże, z dalekiej krainy, z jakichś potwornych uzależnień czy grzechów strasznych, wraca, to nawet jak przemieniony, powiedzmy, zweryfikujemy, że to nie jest chwilowe, odczekamy rok, dwa, zanim przyjmiemy, powiedzmy, to już inna historia, roztropność. W każdym razie w którymś momencie jest już absolutnie jasne, wraca przemieniony, święty. Znam takich osobiście dziesiątki, może setki, ale dziesiątki na pewno. Wraca taki przemieniony, święty, to my, nawet jeśli od razu uczynimy święto i daj Boże, naśladujemy miłość miłosierną Boga i ani słowem nie wypowiemy przeszłości temu komuś, ani, bo jest święty, nawrócony, ani nie wypowiemy mu naszego cierpienia, które nas dręczyło, to w tym momencie możemy nie wypowiedzieć, ale wcześniej czy później wypowiemy. Wypomniemy. Nawet jesteśmy najwspanialsi. Przyjdzie taki dzień, kiedy będziemy w gorszym nastroju, kiedy sami gdzieś tam pobłądzimy, będziemy chcieli coś odreagować, powiemy na przykład żona do męża, no mężu, ja cię przyjęłam, jesteś teraz święty, to jest dla mnie jasne, ale nabłądziłeś nieźle. Albo powie, no teraz jesteś święty, przemieniony, jestem szalenie dumna z ciebie, a Pan Bóg to aż płacze chyba z radości, ale mężu, chcę, żebyś wiedział, ile ja nocy nie przespałam. I jak mi się życie odechciewało i jeszcze te czuję skutki, więc wcześniej czy później wbijemy szpilę komuś takiemu, choćby był najświętszy na świecie w tym momencie, ale wypomniemy mu czy to jego błędy, czy nasze cierpienie, kiedy błądził. Bóg nic takiego nie robi, jest genialny w tym, nie do pobicia. I teraz, moi drodzy, parę słów podsumowania bardzo ważnego. Te podsumowania będą chyba tutaj najważniejsze. Mianowicie to, na czym polega miłosierdzie Boga wobec tych ludzi, którzy ogromnie pobłądzili, byli niemiłosierni dla siebie, dla Boga i dla bliskich, i którzy wracają. Na czym polega to miłosierdzie? Na tym, że Bóg nam przebaczy nawet najstraszniejszą przeszłość, nawet dziesiątki czy setki razy, jeśli się nawracamy i ani sekundy wcześniej. Mówiąc dokładnie teologicznie, Bóg nam przebacza w swoim sercu, zanim nawet zdążymy zgrzeszyć. Ale zakomunikuje nam, to będzie już super precyzyjne, zakomunikuje nam to, że nam przebacza wtedy, gdy się radykalnie nawracamy i ani sekundy wcześniej. Bo miłosierdzie Boga nie jest ani naiwnością, ani litością. W tym sensie nie teologicznym, bo to może być bliskie miłosierdziu, ale w sensie takim ludzkim. Nie, Bóg nie jest litościwy w tym sensie, że mówi, no człowieku, jesteś nikim, jesteś zerem, jesteś nędznym grzesznikiem, prymitywem, wulgarnym, a ja ci i tak przebaczam. To byłoby poniżanie nas, to byłoby wmawianie nam, że my nie możemy się zmienić, że nie możemy być nigdy podobni do Boga, że nie możemy się nawrócić. Trochę u protestantów to jest po Lutrze, że wszyscy są tylko grzesznikami i nic z tym nie mogą zrobić i tylko liczą, że Jezus ich przykryje płaszczem miłosierdzia, no to wtedy będą zbawieni, ale są dalej grzesznikami, tylko mogą grzeszyć i nie ma możliwości bycia świętymi. Więc protestanci patrzą z politowaniem na człowieka. Od Lutra, no, który miał politowania godne życie, no i tak sobie dorobił ideologię do własnego życia. A Bóg nie patrzy na nas z politowaniem. Bóg patrzy na nas z miłością, która chce nas stwarzać ciągle na nowo i chce nam ciągle pomagać na nowo, byśmy stawali się najpiękniejszą wersją samych siebie, gdy się rozwijamy, lub byśmy wychodzili nawet z najstraszniejszego kryzysu, ale byśmy wychodzili i byśmy wracali do Boga.
i byśmy stawali się na nowo lub po raz pierwszy w życiu do Niego podobni. Więc Bóg nie myli miłosierdzia, miłosiernej miłości z politowaniem nad człowiekiem i z powiedzeniem, no nawet jak się nie nawracasz, ja ci tak wszystko przebaczam. Bo co by to znaczyło? Że nas skazuje na trwanie w grzechu. Że nas skazuje, niechcący, ale tak byśmy to odebrali. A no, Panie Boże, skoro ja mogę upijać się, zdradzać, ćpać, kraść i tak dalej, na tym mi przebaczasz, no to po co miałbym się zmieniać? No po co? Poza tym sam, przebaczając mi teraz, kiedy się jeszcze nie zmieniłem, no sam mi Boże mówi, że właściwie co, się nie mam szans przemienić. No bo gdybym miał szansę, to byś poczekał, byś mnie mobilizował, żebym z tej szansy skorzystał. No skoro mnie nie mobilizujesz, tylko mi przebaczasz, kiedy jestem na dnie, nie czekając na zmianę, znaczy, że się zmienić nie mogę. Więc Bóg, powtórzę zasadę, nie myli miłosierdzia z litością czy z politowaniem, mówiąc jeszcze dokładniej, i zakomunikuje nam przebaczenie wtedy, gdy się, oczywiście z Jego pomocą, czy o tym wiemy, czy nie, z tego, wtedy, kiedy się zmieniamy, nawracamy i ani sekundy wcześniej. I naszym zadaniem jest naśladowanie tej miłosiernej miłości Boga. Czyli po pierwsze, teraz przechodzimy do naszych zadań, po pierwsze, bądźmy miłosierni dla samych siebie, czyli cały czas żyjmy w przyjaźni z Bogiem. Bo pierwszą formą niemiłosierdzia człowieka dla samego siebie jest oddalanie się od Boga. To tak jakby małe dziecko się oddalało od rodziców. No to dramat. To dziecko może nawet godziny nie przeżyć i będzie bardzo krzywdzone. I samo siebie może zabić niechcący. Więc bądźmy miłosierni dla siebie, czyli trzymajmy się Boga kurczowo, bardzo kurczowo. W każdej sytuacji życiowej przyjmujmy Jego miłość, kierujmy się Jego przykazaniami zawsze. Zawsze. Bo żeby być niemiłosiernym, nie trzeba cały czas łamać Bożych przykazań. Wystarczy złamać raz. Raz. Znam ludzi, którzy raz zdradzili żonę i już im się żyć odechciało. Znam dzieciaki, które raz sięgnęły po alkohol czy narkotyk i już się okazało, nie było odwrotu. Raz. Znam dziewczyny szlachetne z oazy, z jakichś innych fajnych rów katolickich, które raz zgodziły się na spółdzie przedmałżeńskiej i rozwaliło się im całe życie. Otóż niemiłosierny jest ten, powtarzam, kto oddala się od Boga i kto choćby raz w ważnych sprawach nie posłucha Boga. To może wystarczyć, żeby być niemiłosierny na całe życie. Więc miłosierny jest ten, kto mówi, dla mnie Bóg jest ważniejszy niż ja sam dla siebie, i słucham Boga zawsze. Zawsze. Oczywiście nie mówię o drobiazgach, jakieś tam drobne poplotkowanie, drobne poużalanie się, drobne jakieś tam strata czasu na coś głupiego. No to jeszcze nie musi się skończyć tragicznie, ale też jest niebezpieczne. Natomiast człowiek niemiłosierny staje się wtedy, kiedy chociaż raz w życiu popełni grzech ciężki. Chociaż raz w życiu. Bo jeden nawet grzech ciężki w życiu może przynosić katastrofalne skutki. Nie dlatego, że Bóg tak chce, nie, absolutnie. Tylko, że takie są realia ludzkie. Wystarczy, że powtórzę, że mąż raz zdradzi żonę w jakiejś tam chwili słabości, kochający mąż sam powie, że księże Marku nic tego nie rozumie. Może być niechciana ciąża tamtej kochanki, może być odkrycie tego przez żonę, czy przyznanie się i żona będzie w stanach samobójczych, może być rozpad dzieci. A więc naturalne konsekwencje, nie, że tam Bóg jakoś strasznie te konsekwencje są. Nie, Bóg żadnych konsekwencji nie zsyła, my sobie zsyłamy te konsekwencje. Więc po pierwsze, chcesz być miłosierny dla siebie, to twoja więź z Bogiem niech będzie silniejsza niż twoja więź z samym sobą i niż z bliskimi oczywiście. Boga trzeba kochać bardziej niż siebie i bliskich i słuchać bardziej niż siebie i innych ludzi. A wobec bliźnich natomiast twoje miłosierdzie polega na tym, że twoich bliskich, bo najpierw masz kochać bliskich z bliska, twoich bliskich kochasz od rana do wieczora. Po prostu kochasz. Co znaczy, że mąż i ojciec jest miłosierny dla swoich bliskich? To znaczy, że od rana do wieczora zasypuje żonę i dzieci swoją obecnością, znakami miłości, czułości, wspieraniem, rozmowami, ofiarnością, od rana do wieczora okazuje, że kocha. Jeśli od rana do wieczora nie okazuje, że kocha, to jest niemiłosierny. Nie dla sąsiadów, bo tym nie musi okazywać miłość, wystarczy, że nie krzywdzi, ale dla swoich bliskich.
Więc na co dzień miłość miłosierna polega po prostu na tym, że kocham. I tyle. Natomiast ostatnia rzecz w sytuacjach tych najtrudniejszych, jak i na czym polega miłość miłosierna do tych naszych bliskich, czy innych dla nas ważnych osób, które się troszczymy bezpośrednio, które bardzo błądzą. Otóż miłość do nich polega na tym, że ich kocham dalej, choćby diabelsko błądzili, kocham ich dalej, bo miłość jest za nic, bezwarunkowa. Po drugie, mówię im o tym, że ich kocham, choćby krótko, choćby jeśli nawet są daleko, to SMS-em jednym na święta, bez żadnego narzucania się z tą moją deklaracją miłości, ale kocham i daję znak, że kocham. Choćby jeden, choćby SMS-em, choćby e-mailem mężu na przykład, który uciekł z kochanką do Stanów, kocham cię dalej, jeśli się nawrócisz, zmienisz i Bóg ci przebaczy, ja ci przebaczam. Tyle, jeden SMS czy jeden e-mail. Tyle. Ale daję, nie tylko kocham tego, kto jest w głębokim kryzysie, ale daję znak, żeby wiedział, czy przyjmie, czy nie przyjmie, to jest jego, czy jej sprawa. Ale ode mnie się dowie. Dostaniesz znak, że cię kocham. I teraz, jeżeli błądzisz, ty, który żeś odszedł mimo mojej miłości, to kocham cię dalej, powtórzę, daję ci znak taki czy inny, ale bez narzucania się, bez nachalności, daję ci znak, że kocham. Modlę się za ciebie, sam żyję uczciwie, szlachetnie, na przykład ja opuszczona żona, jestem wierna Bogu, sobie przysiędzę tobie, niewierny mężu, więc ja żyję w przyjaźni z Bogiem, modlę się za ciebie i tyle. I na razie nic więcej nie mogę zrobić. I nawet jak się dowiaduję od kogoś, od policji, od sąsiadów, znajomych, że ty, który mnie opuściłeś, jesteś w kryzysie i żyjesz pod mostem, to ci mogę wysłać kolejnego SMS-a, czy powiedzieć tam znajomym, sam nawet nie pójdę, tylko powiedzieć przez kogoś, że kocham cię dalej, jak się nawrócisz, możesz, to cię przyjmę i tyle. Jeden krótki sygnał i nic więcej, ale nie idę do ciebie, tam pod ten most przysłowiowy, nie błagam cię wróć, nie zawożę ci jedzenia, ubrania i tak dalej. Co więcej, jak się do mnie zgłosisz nienawrócony, i nie ukrywasz nawet tego, czy widać, że nienawrócony, i żono, no zlituj się, daj 10 zł, czy pozwól mi się przenocować. Nie, bo to byłaby naiwność. Najpierw, bo dla ciebie jest najważniejsze nie, żeby się przenocował, tylko żeby się nawrócił. Nic innego ci nic nie da. Jak się przynocuję, czy dam ci zjeść, a ty się nie nawracasz, to tylko przedłużam twoją agonię i przybliżam piekielną sytuację ziemską i wieczną. Więc wtedy musimy być potwornie, chciałby się być twardzi, ale to jest jedyna mądra miłość. Już wytłumaczyłem dlaczego. Bo bez cierpienia i to strasznego ten ktoś się nie zmieni. Natomiast jak ten ktoś się zmieni, no to urządzamy święto. Ale ani sekundy wcześniej. Ani sekundy wcześniej. I ostatnia rzecz. Ktoś powie, księże Marku, ale jak będę tak twardo kochał, no bo to wynika z tego, że to musi być twarda miłość, inaczej jest niemiłosierna, tylko naiwna. Jeśli będę tak twardo kochał tego bliskiego, będę dalej kochać, na przykład męża, który zdradza i którego wyrzuciłam za drzwi słusznie, żeby nie ułatwiać podwójnego życia, i on się nie nawraca na razie, ja dam krótki, konkretny sygnał, jeśli się mężu nawrócisz, zmienisz, wynagrodzisz, zacznie znowu kochać, to ja cię przyjmę. I ten ktoś się nie zmienia na razie i na przykład już jest tam, narobił sobie tarapatów, czy mąż, czy żona się zdarza, czy syn, czy córka dorosły dostający, potwornych jest, powiedzmy, w więzieniu, czy pod mostem przysłowiowym. No i ja nie będę tam szła, ja na przykład żona, czy mama, no to ten ktoś nie zrozumie, księże Marku, że to jest mądra miłość, naśladowanie miłości miłosiernej Boga, tylko sobie będzie przekonany ten ktoś, że ja nie kocham. Tak. Jeszcze cię dobiję, więc z uśmiechem, moja droga czy mój drogi, tak. I mądrzej będziesz kochać osobę, która bardzo błądzi, tym bardziej ta osoba bliska będzie przekonana, że nie kochasz. I nic na to nie poradzisz. I nic na to nie poradzisz. Nie próbuj się tłumaczyć mężowi czy żonie zdradzającym, czy mężowi, który wszedł w uzależnienia, czy synowi narkomanowi, czy hazardziści, nie tłumacz, że dlatego wzywasz policję, czy kierujesz na przymusowe leczenie, czy robisz rozdzielność majątkową, bo mądrze kochasz. Mądrze, czyli miłosiernie, bo głupota jest niemiłosierna. Nie tłumacz, bo ten ktoś w tej fazie życia nie ma szans tego zrozumieć. Nie trać zdrowia i sił.
kochaj tak mądrze jak ojciec w przypowieści o marnotrawnym synu i nic nie tłumacz. Bo kiedy ten ktoś może zrozumieć, że był cały czas kochany? Gdy się nawróci. I ani sekundy wcześniej. I ani sekundy wcześniej. Dlaczego? Dlatego, że ten, kto trwa w błędach tych potężnych, nie oczekuje od nas miłości. To się nie, no, księże Marku, tutaj to już protestuję. Co to się nie zgadzam. Każdy oczekuje miłości. Nie każdy. Ja też myślałem dawniej, że każdy oczekuje miłości. Teraz już wiem, że nie. Otóż miłości oczekują tylko ci od nas, którzy kochają. Tylko ci. Ci, którzy nie kochają, nie oczekują od nas miłości, bo miłość stawia wymagania, bo miłość motywuje do nawrócenia. Oni się na razie przynajmniej nie chcą nawrócić, czy nie wierzą w możliwość. W każdym razie miłość jest im niewygodna, bo miłość mówi prawdę i stawia wymagania i wzywa do nawrócenia, a oni akurat tego nie chcą. W tym, przynajmniej powtórzę, w tej fazie życia. Więc oni nie oczekują od nas miłości, ale czegoś od nas oczekują i to natrętnie. Ale czegoś zupełnie innego. Oczekują od nas naiwności. Oczekują od naszej pobłażliwości. Oczekują, że nas pobiją, a my nie zgłosimy na policję. Oczekują, że nas okradną, a my udamy, że nie zauważyliśmy. Oczekują, że spłacimy za nich długi, za chwilę narobią większych, że wykupimy z więzienia i tak dalej. To tego oczekują, czyli że będziemy naiwni. Nie wiedzą, że jeśli byśmy, nie daj Boże, tacy się stali, to ich dobijemy. Bo im ułatwimy dalsze błądzenie i to, że będą coraz większymi krzywdzicielami. I aż mogą wpaść w rozpacz, czy wylądować w piekle. No bo im bardziej ktoś krzywdzi, im dłużej, tym bardziej grozi rozpacz i piekło, mówiąc już tak twardo. A więc kochajmy, tak jak ojciec z tej przypowieści, mądrze, zwykle na odległość. Możemy tam księdza wysłać do tego kogoś, ale sami, jeśli nas próbuje ten ktoś krzywdzić, nie idziemy. Tylko dajemy dyskretny znak, że kochamy, że ten ktoś może wrócić, jeśli się nawróci i ani sekundy wcześniej. Wtedy przebaczymy, ale ani sekundy wcześniej. Wpuścimy do domu, urządzimy święto, ale ani sekundy wcześniej. A dopóki błądzi, kochamy na odległość, nie przeszkadzamy cierpieć i wiemy, że ten ktoś jest przekonany, że my nie kochamy. Ale Bóg wie, że kochamy i my już wiemy, że kochamy. I nic więcej nie możemy zrobić. I ostatnia rzecz, a jeżeli ten ktoś popełni samobójstwo, czy marnie zginie, zanim się nawróci, zanim skorzysta z własnego cierpienia, to jesteśmy bezradni. No to na tej ziemi ten ktoś przegrał życie, zdarza się, ale myśmy nie zrobili błędów. Myśmy nie pomagali przegrać życie. A gdybyśmy byli naiwni, byśmy pomagali. Bo byśmy ułatwiali dalsze błądzenie. Więc powtórzę, nie tylko niemiłosierdzie, okrucieństwo jest niemiłosierne, także naiwność, pobłażanie złu, przyjmowanie kogoś, kto dalej krzywdzi, z nadzieją, że kiedyś się zmieni. No to cię kiedyś przyjmę. Twój los jest w twoich rękach. I ostatnia myśl, już dosłownie ostatnia, bo kończy czas. Mianowicie, jeżeli ktoś nie skorzysta z tej miłości Boga i z naszej miłości i nawet z własnego cierpienia w jakichś strasznych kryzysach i umrze, czy popełni samobójstwo, czy zapije się, zaćpa na śmierć, czy umrze na AIDS, czy inne choroby weneryczne, będąc erotomanem, czy wszystko naraz i umrze, i jeszcze umrze może ciężko grzesząc, na przykład dostanie zawału serca służąc kochanką, czy mamy pewność, że idzie do piekła? Nie. Nawet dla każdego człowieka możemy mieć nadzieję zbawienia. Ostatnia myśl. Dla każdego. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze nie wiemy, jaką ten człowiek ma całą historię od poczęcia, bo już okres poczęcia i rozwoju prenatalnego bardzo na nas wpływa. Jeśli mama się cieszy, bo tata kocha, to dziecko się rozwija cudownie. Jeśli mama jest przerażona, bo tata ją szantażuje i nie chce tego dziecka, to dziecko rodzi się już z nerwicą. Więc nie znamy całej historii życia od okresu prenatalnego tej osoby. Nie wiemy, jak ta osoba reaguje na to, co czyni strasznego. Może jednak bardzo cierpi, a my tego nie widzimy, bo ukrywa wręcz. I nie wiemy, co się dzieje w procesie umierania, bo to jest proces. Tam jest jeszcze ostatnia szansa na nawrócenie. Dlatego Kościół jasno stwierdza, że jest piekło, bo jak Bóg dał nam prawdziwą wolność, to i prawdziwą odpowiedzialność, ale też jasno stwierdza, że o nikim nie powie, że ktoś z ludzi jest w piekle.
bo każdy z tych wszystkich powodów wymienionych i niewymienionych ma szansę na zbawienie. Możemy się więc modlić z ufnością o zbawienie dla tych, którzy odeszli od nas w grzechu choćby najcięższym. I dla nich możemy mieć nadzieję zbawienia. Więc to jest i zupełnie inna historia, też oczywiście powiązana z miłosierną miłością Boga. Ostatni dosłownie przykład. Jakaś pani mi beczała, zwierzając się: proszę księdza, mój brat rodzony był erotomanem. Najpierw zdradzał żonę, potem już były kochanki i prostytutki dzień po dniu. I w dodatku popełnił samobójstwo. No to już na pewno poszedł do piekła. Mówię: proszę pani, to, że popełnił samobójstwo w tej sytuacji, jest znakiem nadziei. Jest znakiem nadziei. Bo to znaczy, że on się zbuntował, sam się zbuntował na własny styl życia. On sam. To znaczyło to jego samobójstwo w obliczu tak fatalnego, niebożego trybu życia. Więc mówię, właśnie dlatego, że popełnił samobójstwo w obliczu tak fatalnego, niebożego życia, jest to znak nadziei, że on, nie potrafiąc się wyrwać z tego zła, nie potrafiąc zapanować nad erotomanią, zaprotestował sam publicznie, oficjalnie: ja tak dalej nie chcę żyć. To mógł być początek nawrócenia. I moi drodzy, to tyle z mojej strony. Już ksiądz Rafał wspomniał, że w czasie przerwy kawowo-herbacianej będą tutaj za ścianą wyłożone moje audiobooki, 6,5 godziny o miłości. Też te aspekty, które tu mówię, ale dużo szerzej, bo 6,5 godziny, 7 chyba godzin audiobook o małżeństwie, w różnych aspektach, ponad 6 godzin o wychowaniu i chyba też znajdę taką moją książkę dla dzieci w wersji audiobookowej, Pamiętnik Perełki. To jest książka o małżeństwie, rodzinie, miłości, wychowaniu, chrześcijaństwie, napisana pod pretekstem rocznego zapisu pamiętnika 10-letniej dziewczynki. Więc ja, ksiądz, mężczyzna, napisałem książkę z takiej perspektywy. No ciekawe, ale to na znak miłości do rodzin, którymi się zachwycam. Więc to tyle z mojej strony i teraz oddaję. Dziękuję wam za skupienie. Na mszy świętej będzie dalej. Panie Jezu, dziękujemy Ci za Twoje słowo, które teraz mogliśmy przyjmować w tym przepowiadaniu. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że pokazujesz nam drogę w sytuacjach, kiedy my często tej drogi nie widzimy. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że nigdy nie odwracasz od nas swojego wzroku, pomimo że my tyle razy zawodzimy, tyle razy upadamy i rezygnujemy z tej miłości, którą Ty nas obdarowujesz. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie, za każde słowo, które dzisiejszego poranka trafiło do naszego umysłu i naszego serca. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie, za wszystkie wspaniałe postawy, które zrodziłeś w czasie tego przepowiadania, w czasie forum, od pierwszej do ostatniej konferencji, od pierwszej do ostatniej modlitwy i za to, co będziesz rodził, abyśmy mogli wzrastać, abyśmy mogli być najlepszą wersją samych siebie. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że nie każesz nam błądzić w ciemnościach, ale bez żadnej naszej zasługi wybrałeś nas, abyśmy szli i owoc przynosili. Dzięki Ci, Panie. Dzięki Ci, Panie, za to, że Twoim sensem objawiania miłości jest zaproszenie nas do tej miłości na zawsze. Za to, że Ty przygotowałeś nam mieszkanie w niebie, dom nieludzką ręką uczyniony, i to wszystko, co słyszymy, ma nam pomóc zobaczyć to miejsce, do którego nas wzywasz. To wszystko, o czym słyszymy, ma nam pomóc wejść w to niebo, które już tutaj staje się pośród nas, jak zaczynamy żyć w Tobie. Dzięki Ci, Panie. Dzięki Ci, Panie, za to, że nie każesz nam żyć ani przeszłością, ale teraźniejszością, tutaj, w tym miejscu, w tym czasie, objawiając, jak wielkim jesteś Bogiem, który przychodzi ze swoją mocą. Dzięki Ci, Panie. Dzięki Ci, Panie, za każdą osobę, którą przyprowadziłeś na te forum, niezależnie z jakim nastawieniem ktokolwiek z nas przyszedł.
Dla każdego z nas miałeś słowo, które nie spadło na ziemię bezowocnie, nie wydając owocu. Dzięki Ci, Panie. Dzięki Ci, Panie, za każdy ruch, wspólnotę, stowarzyszenie, za każde miejsce formacji, które włożyłeś w nasze serce, odkrywając przed nami przestrzeń naszego wzrastania tam, gdzie nas powołujesz, szukając dla nas wspólnoty najodpowiedniejszej. Dzięki Ci, Panie. Panie, dziękujemy Ci za wszystko, co przed nami, bo to możemy zrobić już teraz. Dziękujemy Ci za to, że przez te forum wyprowadzasz nas na nieznane wody. Bo Ty chcesz, abyśmy nie tylko gadali o miłości, ale żebyśmy kochali. Żebyśmy nie tylko mówili do Ciebie, ale także słuchali. Abyśmy nie tylko patrzyli, ale widzieli. Ty wzywasz na nieznane wody, gdzie każdy krok niepewny jest. W ukryciu Ciebie odnajduję zaufanie w Ci. Poprowadź mnie po wodzie,
gdziekolwiek mnie powołasz, zabierz dalej niż mnie nogi mogą zanieść. Będę wierzyć coraz mocniej, bo Ty mnie poprowadzisz. Duchu Święty, naucz ufać Ci bez granic i poprowadź mnie po wodzie, gdziekolwiek mnie powołasz. Zabierz dalej niż mnie nogi mogą zanieść. Będę wierzyć coraz mocniej, bo Ty mnie poprowadzisz. Duchu Święty, naucz ufać Ci bez granic i poprowadź mnie po wodzie, gdziekolwiek mnie powołasz. Zabierz dalej niż mnie nogi mogą zanieść. Będę wierzyć coraz mocniej, bo Ty mnie poprowadzisz. Duchu Święty, naucz ufać Ci bez granic i poprowadź mnie po wodzie, gdziekolwiek mnie powołasz. Zabierz dalej niż mnie nogi mogą zanieść. Będę wierzyć coraz mocniej, bo Ty mnie poprowadzisz. Duchu Święty, naucz ufać Ci bez granic i poprowadź mnie po wodzie, gdziekolwiek mnie powołasz. Zabierz dalej niż mnie nogi mogą zanieść. Będę wierzyć coraz mocniej, bo Ty mnie poprowadzisz. Duchu Święty, naucz ufać Ci bez granic i poprowadź mnie po wodzie, gdziekolwiek mnie powołasz. Zabierz dalej niż mnie nogi mogą zanieść. Będę wierzyć coraz mocniej, bo Ty mnie poprowadzisz. Będę wzywać imię Twe. I patrzeć ponad fali ocean, że ukojenie w Tobie jest. Jestem Twój i Ciebie poprowadź, Panie mnie, Panie mój. W Twojej chwale kroczyć chcę, w Twojej łasce. Ty poprowadź mnie, Panie mój. W Twojej chwale kroczyć chcę, w Twojej łasce.
Ty poprawiać mnie, Panie darach, Ty, który przychodzisz w swoich owocach, którego owoce możemy widzieć. Bądź uwielbiony, Panie. Bądź uwielbiony. Ty, który podnosisz nas przez to spotkanie, jakim jest forum charyzmatyczne. Ty, który ustawiasz naszą perspektywę patrzenia na świat, Boga, na nas samych. Bądź uwielbiony, Panie. Bądź uwielbiony. Ty, który uzdrawiasz, umacniasz, uwalniasz, wytyczasz drogę. Bądź uwielbiony, Panie. Bądź uwielbiony. Ty, który zdejmujesz z nas ciężary, które sami wtłoczyliśmy na swoje ramiona, których sami nie jesteśmy w stanie nieść i czynisz nas wolnymi. Bądź uwielbiony, Panie. Bądź uwielbiony. Ty, który zapewniasz nas, że nikogo nie musimy nawracać, nikogo nie musimy do niczego przekonywać, że mamy tylko Ciebie głosić, żywego Jezusa, zmartwychwstałego Pana życia i śmierci. Bądź uwielbiony, Panie. Bądź uwielbiony. Ty, który objawiasz nam, że jesteś z nami tu i teraz i nie chcesz, abyśmy się zamartwiali przeszłością, ani nie chcesz, abyśmy ciągle byli w przyszłości, nie będąc obecnymi tutaj i teraz. Bądź uwielbiony, Panie. Bądź uwielbiony. Ty, który jako żywy Bóg objawiasz nam swoją moc, abyśmy nie mieli żadnych wątpliwości, że to prawda, że Ty towarzyszysz w każdej sytuacji naszego życia. Bądź uwielbiony, Panie. Bądź uwielbiony, Panie, we wszystkim, w czym kiedykolwiek żeśmy Cię uwielbili, w tym, w czym żeśmy Cię jeszcze nie uwielbili także. Bądź uwielbiony, Panie. Bądź uwielbiony, Panie, w tym, co wydaje się nam po ludzku nie do przerobienia, a w Tobie jest ogromną prostotą i radością, że nam się tak to wydaje. Bądź uwielbiony, Panie. Bądź uwielbiony, Panie, w nowym zapale, który wlewasz nasze serce, w owocach, po których będzie można poznawać nas jako ludzi Twoich, ludzi Boga. Bądź uwielbiony, Panie. Bądź uwielbiony, Panie, że nie musimy niczego przyspieszać. Nawet tego, co jest nie do końca przez nas pojęte, bo Ty we wszystkim, Boże, widzisz sens i cel. Bądź uwielbiony, Panie. Bądź uwielbiony. I bądź uwielbiony, Panie, też w nowej pieśni. Tyle tutaj było nowych pieśni. Pieśni, które były tak szybciutko wklepywane w komputer, wyświetlane na tym telebimie, ale one były nowe. One były z Twojego ducha. Ty zaczynasz mówić i to wszystko zostaje przenoszone. Nawet jeszcze nieopracowane, nierówne, ale z Bożego Ducha jest to wtedy pieśń, która uzdrawia, tak jak czytamy w psalmach. Pieśń, która podnosi, pieśń, która ma moc dużo głębszą niż niejedna modlitwa. W tych pieśniach nowych, które wkładasz w serca i usta i umysły zespołu, a nam dajesz w nich uczestniczyć. Bądź uwielbiony, Panie. Wszystko stworzyłeś Ty, Wszechmogący. Świętego Ducha mocą poczęty został Syn, Jezus nasz Zbawca. Nasz
Nasz Ojcze nieskończony, wszystko stworzyłeś Ty, Wszechmogący. Świętego Ducha mocą poczęty został Syn, Jezus nasz Zbawca. Tak ja wierzę w Boga Ojca, w Syna, którym Jezus jest. Wierzę też w Świętego Ducha, Bóg jest w osobach trzech. Wierzę także w zmartwychwstanie, że powstaniemy znów. Wyznaję to, wierzę w imię Jezus. Wierzę w Boga Ojca, Syna, którym Jezus jest. Wierzę też w Świętego Ducha, Bóg jest w osobach trzech. Wierzę także w zmartwychwstanie, że powstaniemy znów. Wyznaję to, wierzę w imię
przyszedł Bóg, wierzę we wspólnotę świętych i święty Kościół Twój. Wierzę w nasze zmartwychwstanie, że Jezus przyjdzie znów. Wyznaję to, wierzę w imię Jezus. Wierzę, że jest życie wieczne, że na ziemię przyszedł Bóg. Wierzę w imię Jezus, wyznaję to, wierzę w imię.